Pierwsze dwie kwarty, pierwsza połowa meczu, to powiem, że no, czegoś dawno, czegoś takiego nie przeżyłem. Nie będę ukrywał, wstyd mi jest po prostu. Potem już właściwie no, zespół ze Szczecina kontrolował zawody. Grałem z zespołem, bym mogę powiedzieć, w trzeciej, czwartej kwarcie. Tym właściwie pierwszoligowym, uzupełniony momentami przez Richardsa. Moment, chwilę pograł. Pograł Kamfor. No przykro, bo wydawało się, że więcej tego serca zostawimy na parkiecie. Ten trzecia, czwarta kwarta pokazała, że są osoby, które są w zespole osoby, które walczą, które oddają serce. I na tym to polega, bo nie zawsze starczy umiejętności. Zdajemy sobie z tego sprawę, że zespół ze Szczecina jest dużo lepszym zespołem. Natomiast nigdy nie wolno od razu na początku jakby poddać się. A tak to wyglądało. Jakoś przeglądałem dokładnie całą pierwszą rundę, wszystkie mecze wyjazdowe. To mamy minus tam około 40 punktów różnicy w zdobyciach i straconych, a u siebie 120 parę. Tutaj dzisiaj dograliśmy prawie, powiedzmy, u siebie, bo naszych kibiców było sporo i to jakby... zamiast ponieść, to jakoś przygniata. A kibice nasi są naprawdę wspaniali, pomagają w tak trudnych chwilach cały czas. Dopingują, mimo że do tej dzisiejszej zawody graliśmy bardzo słabo. Tym bardziej wielki ukłon przede wszystkim dla nich. Dziękuję bardzo. Oczywiście gratuluję zespołowi z Kinga zdecydowanego zwycięstwa. Oni mają swoje cele, my mamy swoje zmartwienia. Dziękuję bardzo. Pierwsze co to chciałbym pogratulować ekipie ze Szczecina zwycięstwa. Wszystkie atuty były dzisiaj po ich stronie i w defensywie i w ofensywie i pierwsza kwarta praktycznie ustaliła wynik meczu, bo to potem cały czas to oscylowało około tam 20, 25, 30, nawet na koniec się skończyło. Jest mi po prostu, tak trener powiedział, mi też jest po prostu wstyd. Myślę, że chłopakom tak samo i cóż mogę więcej powiedzieć, wszystko chyba trener powiedział. Dziękuję bardzo. Czemu Kamfor grał mniej niż w poprzednich meczach? To było wynikiem spowodowane między innymi? Na pewno to też nie ulega wątpliwości. Natomiast całkiem dobrze prowadził grę w trzeciej, czwartej kwarcie no Dawid Bręk, prawda? Myślę, że z niego też uciekło w powietrze, kiedy ta różnica była 20-30-punktowa. To nie ulega wątpliwości. Natomiast gra się do końca, dlatego takim, a nie innym zestawem grałem w trzeciej, czwartej kwarcie. Ja powiedziałem na wstępie właśnie. Ja myślę, że no, trudno chłopakom, których większość nie grała na parkietach ekstraligowych, znieść tą presję. Ta presja szczególnie jest jakby uwidoczniana na naszym parkiecie w Stargardzie. I tak jak powiedziałem tutaj dzisiaj, naszych kibiców było tak dużo i myślę, to nie. No i to się okazało, że nie pomogło, co nie znaczy, że oczywiście chcemy, żeby tych naszych kibiców przyjeżdżało wszędzie jak najwięcej, żeby ta hala była wypełniana, tym niemniej my musimy ze swojej strony coś więcej zrobić. Chyba też ta presja właśnie w tych meczach takich, gdzie jest szansa wygrać, bo gdzie idziecie do wyznaczonego rywala, to jest słabiej, ale chciałeś zapytać, No, liczymy na to, że będzie to właśnie Rod, to tutaj przyjecha do Stargardu, takie ma zadanie. Mam nadzieję, że tak dobrze jak dzisiaj, no bo momenty trzecie, czwarte kwarcie pokazały, będzie go wspierał Dawid Bręk. Ja mówię to pozycji 1, ogólnie mówiąc. Dzień dobry. Myślę, że byliśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym meczu od samego początku. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze mentalnie. Udało nam się rozpocząć ten mecz z bardzo dużą intensywnością. Spójnia niestety nie mogła poradzić. Można powiedzieć, że już w pierwszej kwarcie, może nie w pierwszej kwarcie, ale bardzo szybko zakończyliśmy to spotkanie. Spójnia cały czas jakby nie mogła nic znaleźć na naszą agresję. Graliśmy z ogromnym zaangażowaniem. Myślę, że to było dzisiaj kluczem w tym meczu. Od początku nie pozwoliliśmy im uwierzyć, że mogą coś tutaj ugrać i myślę, że temu zawdzięczamy nasze pewne zwycięstwo. Dziękuję. Martynas, what is your opinion about the game? First of all, I want to say thank you for fans. That was incredible atmosphere in the arena. I think they help us a lot because of this. Firstly about the game, I think we're playing
perfect fast break today. We keep our tempo pretty nice, and we're very nice aggressive and in defensively. That was main key, I think, in this game. Przyczynkiem, że tak weszliście w dobry mecz, pan już to mówi, że no, to jest szczegółowe. Spójnie jakby została w szatni i weszliście bardzo dobrze. No o tej agresji pan tutaj mówił, to no, jak to się robi? Jak trzeba tak zagrać, żeby tak wejść i tak trzeba się też w pierwszej kwarcie zrobić i tak dalej. No i drugie takie bym miał pytanie do pana. Kiedyś jak był pierwszy mecz ten derbowy w Stargardzie, rozmawialiśmy tak może na konferencji kuluarowo z panem i taka może prośba, nie prośba, ale taka wypowiedź, no jesteśmy tu sąsiadami tam dalej, no ciężko nam się tutaj gra, jesteśmy Beniaminkiem. Pan wtedy jakąś taką opcję, wizję widział co do Beniaminka, takie pewne rady pan nawet dawał, kuluarowo rozmawialiśmy. Co pan by widział? Co teraz robić? No niektóre te zespoły w Krosno i tak dalej wygrywają mecze, my jesteśmy na końcu. Jest pan dobrym, był pan i doświadczonym zawodnikiem, to jest dobrym trenerem. Jaką by pan jednak dał radę? Dziękuję. Może najpierw to pierwsze pytanie. Myślę, że była nas bardzo mocna złość po ostatnim meczu z Toruniem. Czuliśmy, że oddaliśmy to spotkanie troszeczkę na własne życzenie i myślę, że dzisiaj również odniosło to swój skutek. Na pewno mieliśmy plan na ten mecz, szczególnie na sam początek. Chcieliśmy grać najagresywniejszą opcję naszej obrony na pick and rollu, robić trap przy wyprowadzaniu piłki spójni spod swojego kosza po osobistych i tak samo przy podaniu do zawodnika wysokiego chcieliśmy robić to samo. Także jakby zastosowaliśmy najbardziej jakby agresywną wersję naszej obrony. Mówię, bardzo dobrze weszliśmy. Od początku to zaczęło się od dwóch sytuacji na pick and rollu. Wysłaliśmy zawodnika z piłką pod samą linię środkową. Skończyło to się przechwytem. Tak jak Martynas powiedział, zdobywaliśmy punkty z przechwytów po szybkich atakach. Można powiedzieć, zawodnik w sytuacji 1-0 z koszem. Złapaliśmy rytm, trafiliśmy kilka trudnych rzutów, nasza przewaga bardzo szybko urosła, także później już dużo łatwiej się gra. Drugie pytanie to było o spójnie, tak? Wie pan co, no ja się naprawdę nie czuję upoważniony, żeby dawać rady doświadczonym szkoleniowcom, natomiast na pewno spójnia, to co mówiłem po pierwszym meczu, to nie było jak z mojej strony kurtuazja. Spójnia udowodniła w tym sezonie, że jest w stanie grać z najlepszymi drużynami, wygrywając chociażby z mistrzem Polski. Była bardzo blisko w meczu w Gdyni, bardzo blisko w Ostrowie, bardzo blisko z Polfarmą, która jest rywalizacją rozgrywek. Wie pan co? Wie pan co, nic się nie dzieje. No koszykówka jest takim sportem, że jedna sytuacja, jeden przestrzelony rzut, jedna bezpańska piłka, jedna strata może decydować o meczu. No spójnie po prostu, można powiedzieć, w tych meczach, które były na styku, nie wiem, nie oglądałem dokładnie jakoś tych sytuacji końcowych, nie analizowałem. Szczęście mnie dopisało. Trafili jeden rzut mniej, zrobili jedną ofensywną zbiórkę mniej. Natomiast na pewno dzisiaj ułatwione zadanie mieliśmy, zabrakło w drużynie spójnie najlepszego strzelca, gracza, którego tak łatwo się nie da kontrolować, Hikeja. Myślę, że z nim mielibyśmy troszkę trudniejsze zadanie. Tyle. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie trochę krótsze moje będzie. W piątek dowiedzieliśmy się, że właśnie Hiki nie zagra. Czy to spowodowało, że trener jakoś inaczej podszedł do tego meczu? On myśli tutaj szczególnie, że będzie przygotowanie do tych obrad. Wiadomo, że był to rynek, na którym szczególnie opierała się ta ofensywa. Nie, absolutnie nie było mowy o jakimś innym podejściu. Wielokrotnie mówiliśmy sobie, że jakby uświadamialiśmy sobie, że
Spójnia ma bardzo dużo talentu w ataku, nawet bez Hickeya. Mają dobrych strzelców na każdej pozycji. Często grają w ustawieniu, gdzie pięciu zawodników jest w stanie rzucić z dystansu. Natomiast no, to jest oczywista sprawa. Nie zmieniło to naszych przygotowań do meczu, jakby jeśli chodzi o taktykę. Natomiast myślę, że zmieniło to obraz gry i jest to no, oczywista sprawa.